To jest mój obiad na jutro na uczelni i zrobiłam sobie ryż z kurczakiem i do tego ogórek kiszony. Dlatego, że ogólnie sam ryż z kurczakiem jest dosyć suchy i chciałam to troszeczkę urozmaicić. A że siedzę od samego rana do praktycznie 17, to jeszcze kupiłam sobie taki mus jabłkowo-truskawkowo-burakowy i oczywiście woda z cytryną, to must have. Wyglądają realia po moich ćwiczeniach. Nie wyglądam pięknie, nie mam ulizanych włosów i wszystkiego. I powiem Wam, że tak dawno nie czułam takiego bólu, że dosłownie współczuję sąsiadom, bo się chyba darło. Dosłownie czasami mnie tak bolały mięśnie, szczególnie uda. Bardzo jakoś tak zawsze najbardziej odczuwałam. Dawno nie pamiętam, kiedy tak sobie poćwiczyłam. Jestem siebie bardzo dumna, ale szczerze już czuję, że mam zakwasy. W sensie już tak dawno się nie ruszałam, że masakra, także idę się teraz umyć. Mam dzisiaj do nagrywania sporo rzeczy, muszę też dograć jedną współpracę i chciałam po prostu ponagrywać też rzeczy w ogóle na mojego Instagrama, na mojego YouTube'a, tak jak teraz nagrywam, i na mojego TikToka, także biorę się do roboty. Ostatnio dostałam tyle cudownych paczek, jestem naprawdę ogromnie wdzięczna za każdą z nich i mam przyjemność je testować i dawać te testy dla Was tak naprawdę, testować dla Was. Także wpadajcie na moje social media, które Wam się tutaj wyświetlą i zobaczcie, może znajdziecie coś dla siebie, a ja właśnie lecę się ogarniać. Słuchajcie, idziemy do Action, wyciągnęłam Kubę z domu, chciałam zobaczyć parę perełek. W ogóle poluję na takie kolczyki, które są ze stali chirurgicznej. Plus muszę zobaczyć jeden, taką gąbeczkę, która jakby no niby jest, ale teoretycznie była viralem na TikToku i się powyprzedawała. Także mam nadzieję, że na coś trafię, bo tutaj raczej to Action jest takie schowane, nie ma tu dostępu tramwajowego, więc może akurat coś nam się trafi. W ogóle widzicie moje rzęsy? Testowałam nowy tusz od Yves Saint Laurent. Okej, słuchajcie, mamy ucztę. Kuba sobie je jajecznicę z arbuzem, z jabłkiem i podkradł mi 3 pankejki. A ja... Nie... Sama mi nie dała. Mówi, tak. Dobrze, bo chciałam ci dać, no bo ja nie lubię się takim dzielić. I ja zrobiłam sobie pankejki bananowe z sosem karmelowym, z borówkami świeżymi, z malinami i z takimi czekokrupkami, coś takiego. A do tego sos, o Jezu, sos, sok z kiwi, z wodą i z lodem. Coś pięknego. I będziemy oglądali Kampery Friza. Tak. Dawid, ale efekty robisz, Słuchajcie, jesteśmy teraz na krużgatkach, tak? Na krużanki, krużganki. Jesteśmy teraz na krużgankach pierwszego piętra, bo właśnie sobie zwiedzamy, dlatego że odprowadziliśmy Zuzię z Dawidem, bo właśnie przyjechali do Krakowa i sobie zwiedzamy i tu jest tak estetycznie, zaraz Wam pokażę.
Aha, to jeszcze niżej. Ja w ogóle w sensie porównuję. Cześć kochani, jest mi ogromnie miło, że wreszcie mogę się do Was odezwać. Tęskniłam strasznie za nagrywaniem, ale naprawdę to był taki intensywny czas dla mnie, że po prostu po pierwsze nie miałam dużo pamięci w telefonie i okropnie mi się ciało, miałam problem z iCloudem, z tworzeniem się backupu i przede wszystkim też egzaminy i sesja. Ale teraz Wam mogę już powiedzieć, że aktualnie zdałam całą kosmetykę na piątki, czwórki, także jestem z siebie bardzo zadowolona. Aktualnie mam czas sesji na studiach na filologii. Muszę Wam powiedzieć, że jest dosyć intensywnie, bo mam teraz tak naprawdę 3 egzaminy tygodniowo, ale jakoś daję radę, zobaczymy jak to będzie. Nie nastawiam się też na nie wiadomo co. Aktualnie dzisiaj, słuchajcie, mamy wtorek, dzisiaj jest 20 czerwca. Ten film będzie nawet jeszcze z maja i muszę Wam to powiedzieć, dlatego że to będzie taki film na temat czasu przedsesyjnego, jeszcze trochę takiego luzu, dokładnie, chociaż już trochę też się działo, ale ja nie o tym. I tak naprawdę z Kubą musieliśmy załatwić jedną rzecz w McDonaldzie, jakkolwiek to nie zabrzmi z rana. Pojechaliśmy tam właśnie na śniadanie, obiad, także napiliśmy do domu, ja w ogóle się już umyłam, ogarnęłam i zaraz mam ostatnią lekcję online, tak naprawdę w tym momencie, bo mam zdalne poprzez to, że Igrzyska Europejskie są w Krakowie aktualnie. No idę teraz na tą lekcję, w międzyczasie też odpoczywałam, oglądam sobie serial turecki, jakieś filmy, dużo czytam. Także zapraszam Was do takiej mojej znowu codzienności, pokażę Wam jak mi się teraz na co dzień żyje, przed sesją, w trakcie sesji i na pewno jeszcze niedługo będą filmy, także oglądajcie. I też Wam tak szybko powiem, że miałam niefajną sytuację, bo ostatnio byłam na paznokciach i powiem Wam, że miałam źle zbudowane paznokcie i wieszałam pranie i tak mi się klamka odbiła, że mam paznokcie, mam, teraz mi zrasta się. To było okropne, przysięgam, że nigdy mnie tak nie bolało i dodatkowo miałam problem, dlatego że pani na początku nie chciała mi tego w ogóle zrobić, mimo że przyszłam do salonu i pytał się, kto mi zrobił tak źle, tak złą stylizację i powiedziałam, że byłam u nich i one były takie w szoku, zdziwione, że hit. No i więcej nie pójdę do tego salonu, oczywiście no nie będę tutaj mówiła nazwy, ale więcej nie pójdę do tego salonu, bo jednak widzę, jak ważne jest to, żeby robić te paznokcie prawidłowo, bo po prostu można sobie nabrać takich problemów. Bałam się, że mi pójdzie jakieś zakażenie czy coś, dlatego że weszła mi hybryda w podpłytkę w skórę, gdzie mi się kreflała, było dużo, dużo mogło się jakichś tam bakterii czy zarazków dostać, także naprawdę będę teraz szukała dobrych stylistek paznokci. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie, w Krakowie na rynku jest taka słynna jakby ściana, mur z takimi obrazami i tam właśnie panowie sprzedają i Kuba dzisiaj taki piękny kupił. Te aniołki są przecudowne, widzicie to? Przepiękne to jest, serio. Przyszła dzisiaj do mnie paczka PR prezent z Yves Saint Laurent i powiem Wam, że jestem zachwycona. Pokażę Wam, co mam w środku. Będę niedługo testować. Jest to korektor. O, to otwierałam, więc troszeczkę wzięłam, ale Wam pokażę. No, wygląda przecudnie. Także no, bardzo dziękuję. I przyszła też do mnie paczucha z Garniera. Przysięgam, że kocham produkty Garniera. Ta paczka jest w ogóle przepiękna. I są tutaj szampony, odżywki i maski. I mam taki challenge w ogóle z Hair Care. Także ostatnio jestem totalnie, zamieniam się we włosiarę. Także na pewno będę używać i dam Wam znać. Także naprawdę bardzo dziękuję za te produkty. Nie mówiłam Wam, ale zrobiłam też małe przemeblowanie i w ogóle teraz tu mam toaletkę, także skończyłam mniej więcej montować filmik i jeszcze teraz właśnie Wam nagram tą kolację, bo robimy spaghetti. Takie fajne, ze świeżą pietruszką, z mięsem wieprzowo-wołowym, z cebulą, także pokażę Wam mój przepis na spaghetti. Kuba mówi, że jest bardzo dobre. Jedna z lepszych, jak ja mam, żeby tutaj nikogo nie obrazić. Ale mi bardzo smakuje.